Twarz Eugeniusza składa się z kilkunastu instalacji zaprojektowanych przez polskich projektantów. Włosy Eugeniusza składają się z takich pianek kąpielowych w podestach betonowo-tartanowych. Mamy nos Eugeniusza, który jest jednocześnie ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią. Wąsy, które są jednocześnie zadaszeniem projektu. Jak wyjdziemy z wąsów, to będziemy mogli przedostać się do ust Eugeniusza i ustami będą wraki samochodów ułożone w uśmiech, które dzieci będą malowały. Dodatkowo są oczy Eugeniusza, które są wielkoformatowymi grami planszowymi. Ucho jest symboliczne, jest to scena, którą tam w tle widać. Chcemy pokazać, że Europa to wysoki poziom artystyczny działań dla dzieci. To traktowanie poważnie odbiorcy, a nie jako osobny gatunek, bez infantylizowania. Scena Euharmonia jest to scena, która otwiera prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Scena etno, która nawiązuje do muzyki korzennej z różnych rejonów Europy, ale też i Polski. Mamy bardzo wielu gości z różnych krajów Unii Europejskiej. Przyjechali do nas m.in. Węgrzy, zespół TK i jest to prezent od Węgrów, który no, tak swego rodzaju przekazanie prezydencji. Ten mini festiwal, ta nasza scena alternatywno-niezależna, nie jest żadnym pinem na cześć Unii Europejskiej. Jest wydarzeniem organizowanym przy okazji inauguracji prezydencji. I jak ja sobie tak od samego początku myślałem, co chciałbym zrobić przy okazji takiego wydarzenia, to chciałbym zrobić trochę taki festiwal wolnościowy, tak? Festiwal, który mówi o wolności artystycznej, o działaniu ponad podziałami, zarówno politycznymi, estetycznymi i artystycznymi. I myślę, że to przy tworzeniu programu się udało.